Najtrudniejszy moment hamowania na torze w Soczi znajduje się na dohamowaniu do drugiego zakrętu. Kierowcy Formuły 1 muszą w tym momencie zmniejszyć prędkość o 226 km na godzinę na odcinku 128 metrów. Wytwarza się w tym momencie 2368 kW mocy, a na zawodnika działa siła 5,5G. Jednocześnie pedał hamulca kierowca musi przyciskać z ciężarem 165 kg.